Od tej porze roku możemy delektować się tak pięknymi kwiatami. Tym skarbem jest roślina, jaką jest mniszek lekarski. I jak? Głodni? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy! Naturalna kuchnia i dmuchawce, latawce, wiatr. No, oczywiście też ja i dr Artur Zagajewski. Dzień dobry. Który na temat skarbów natury wie wszystko. Dziękuję. I dziś przyniósł nam, całej naszej ekipie, naręcze właśnie tych niezwykłych, bo znanych już od 10 tysięcy lat. Co najmniej. Chciałam powiedzieć kwiatków, ale prawda jest taka, że, panie Arturze, to są chwasty obok pokrzywy. To jest chwast, tylko kolejny chwast, moi drodzy, któremu należy się wielki szacunek. Trzeba go ukochiwać, a nie bez powodu w mojej łyżce tutaj z serduszkiem. Tak tego kwiatka zamontowałam, ale równie dobrze. Mogłabym tu zamontować liście, środek tego mniszka, dodatkowo jeszcze korzeń, bo wszystko z tej rośliny, z tego skarbu natury jest do wykorzystania. Zdecydowanie. Ja wybrałem się dzisiaj na łąkę, szanowni państwo, i właśnie o tej porze roku możemy delektować się tak pięknymi kwiatami właśnie tego mniszka lekarskiego. Wśród tych określeń jest ich wiele, bo tak jak pani wspomniała, przez tyle lat istnienia i znajomości w kulturach, szczególnie tych słowiańskich, mamy co najmniej 50 określeń na właśnie tego mniszka. Na przykład na obszarze Niemiec jest ich kilkaset na przykład. Ten mniszek lekarski jest bardzo wartościowy, ale bardzo też różnorodny. On jest elastyczny i plastyczny. Typowy dla łąk naszych rodzimych gatunków, ale także, no właśnie. Panie Arturze, wszyscy podziwiają zawsze nasi widzowie pana koszulę i tak szukam, czy tu gdzieś jest mniszek. No, należy się dopatrzeć. Na pewno jest to taka łąka kwietna, gdzie należy na tej łące właśnie o tej porze roku szukać skarbów natury. I tym skarbem, tak jak pani wspomniała, niewątpliwie jest roślina, jaką jest mniszek lekarski, prawda? Ale też, panie Arturze, bardzo często jest właśnie ten dmuchawiec, latawiec, wiatr, ten mniszek, ten skarb natury, cud natury, mylony z mleczem. Słusznie, ale ja tutaj przyniosłem, bo proszę spojrzeć. Ten mniszek, który mamy, on teraz kwitnie, jest bardzo taki majestatyczny, wyjątkowy. Pąki dopiero niektóre się zawiązują, te w cieplejszych miejscach otwierają. Natomiast ten, można powiedzieć sobie, mlecz, prawda, pospolity, chociaż też to jest bardzo zróżnicowana rodzina, jeszcze dopiero zaczyna swoją przygodę. On będzie atrakcyjniejszy w czerwcu, w lipcu, osiągnie znacznie wyższą wysokość, 1,20 m, 1,50 m, również jest jadalny, również możemy go spożywać, prawda? Czyli tak jak pani wspomniała, wszystkie części jadalne są tej niezwykłej rośliny i ja chcę zwrócić państwu także uwagę na ten korzeń, bo zaczynamy od tego, że korzeń również możemy spożywać, prawda, całe części. O tej porze roku on jest wyjątkowo atrakcyjny i my możemy tutaj kroić plasterki. Od razu zacznie pojawiać się mleczny sok. W związku z tym to też jest niesamowite, bo to jest tak zwany korzeń palowy. On poszukuje tych składników mineralnych, substancji odżywczych w różnych, bardziej nawet ubogich glebach. Do 2 metrów, proszę sobie zauważyć. Właśnie, dlatego, panie Arturze, ja na moment chciałam się zatrzymać przy tym korzeniu, bo on będzie też wspaniały jesienią i wtedy można go suszyć. On właśnie może urosnąć nawet do 2 metrów, ale dlaczego jest ważne, żeby zwrócić na niego uwagę? Bardzo ważne jest to, gdzie zbieramy i skąd będziemy czerpać te skarby natury. Dlatego, że tak długi korzeń będzie też zbierał zanieczyszczenia z gleby. Tak, my musimy wiedzieć, że oprócz rośliny leczniczej jest to tak zwany bioidentyfikator, czyli na przykład jeżeli w glebach toksycznych czy w miejscach zanieczyszczonych mamy dużo kadmu, mamy dużo ołowiu i innych niebezpiecznych substancji, to na pewno w tym korzeniu będzie się to kumulować czy w liściach, prawda? Czyli tak samo szukamy miejsc czystych, w miarę takich daleko od szosy, po to tylko, żeby właśnie delektować się smakiem, bo te gorycze, szanowni państwo, są przecież wiemy, jak cenne dla naszego przewodu pokarmowego. Czyli korzeń mamy opanowany. Ale korzeń też, przepraszam, słucham, panie Arturze, na chwilę, bo gdybyśmy chcieli zebrać sami jesienią i później suszyć, tak, no to wiadomo, że dopiero jesień, ale równie dobrze o tej porze roku można kupić mieszanki w sklepach zielarskich, tak, które już możemy sobie popijać, parzyć z tego korzenia. Nie musimy czekać do jesieni i do własnych zbiorów. On jesienią będzie miał lepsze walory, ale teraz nic się nie stanie. My możemy go nawet ususzyć i uprażyć. Cytat
cykoria. I zrobić sobie namiastkę właśnie takiej cykorii, czy też potem dodatkowo dodajemy do kawy zbożowej, którą też możemy wykorzystać. Czyli korzeń na pewno wartościowy. I korzeń bardzo wartościowy, żeby wspierać na przykład takie napary z suszonego korzenia mniszka lekarskiego, wspierają na przykład naszą wątrobę, nasz układ moczowy, prawda? Oczyszczają, także czyli naprawdę są bardzo... Czyli działają, obniżają poziom cholesterolu, są te blaszki miażdżycowe, które gdzieś tam kumulują, ładnie za pomocą tych substancji oczyścimy, prawda? Więc wiemy, że skarb wyjątkowy. Następnie, co się tutaj tworzy, szanowni państwo? W tej rozecie dość niskiej i zwartej tworzą się bardzo ładne pąki kwiatowe na bardzo długich szypułach, bo jeżeli my sprawdzimy, to proszę zauważyć, te szypuły przecież potrafią wyrosnąć potężne, one są dęte, mięsiste, ja mogę z tego zrobić sobie rurkę. Ekologiczną. Prawda? Czyli posiadać coś wyjątkowego. Ta inulina, zawarta substancja, ten sok mleczny, będzie działał również dla nas leczniczo, bardzo. Prawda? Czyli rurki mamy. Tutaj pani wspomniała pąki kwiatowe i tutaj czyli... pani pokazuje rzecz wyjątkową, czyli mamy do czynienia z kaparami, ale nie mówimy o tych kaparach typowych dla kuchni śródziemnomorskiej, bo te właśnie są takie cierniste, ale wspominamy o naszych polskich, czyli wystarczy takie... Tak urwali do kamery, no, pokazali. Proszę. I co mam, panie Arturze, to przypomina? Ach, no proszę pani. To jest historia w ogóle. No to możemy się zastanowić, prawda? Natomiast tutaj nawiązujemy co do nazwy, tak? Pani chce tutaj o tym wspomnieć. Więc to jest też bardzo istotne, bo to jest pąk kwiatowy, szanowni państwo. Potem oczywiście rozwinie się tak piękny mniszek i koszyczek, który jest o tych takich kwiatach języczkowych. To też jest bardzo ciekawy, cenny pożytek dla pszczół. Natomiast z chwilą, gdy on przekwita, prawda, to te dmuchawce, latawce, one się już tutaj tworzą. Ale z chwilą, gdy urośnie ta kuleczka, taka cylindryczna, następnie pokazuje się taka łysinka w tym dnie kwiatowym. W związku z tym mniszek lekarski... Kojarzony z główką mnicha. Innego jak właśnie mniszek, ta główka mnicha, tonsura, prawda? Czyli typowe takie w okresie, do dzisiaj przecież, ale od średniowiecza to się zaczęło, ciekawe takie obcinanie specjalnie włosów, zostawiając tylko taką aureolkę. Mniszek lekarski, czyli to jest właśnie to i piękna nazwa nawiązująca do właśnie takich mnichów i tej charakterystycznej tonsurki. Druga inna też bardzo ciekawa nazwa nawiązuje do liści. Liście są, proszę zauważyć, jak wyjątkowe. Ta roślina charakteryzuje się wyjątkową plastycznością fenotypową. Proszę zobaczyć, każdy liść jest prawie inny, prawda? To wszystko zależy też od pory roku. Wiosną te listki będą bardziej wcięte, bo lubią miejsca takie słoneczne, odpowiednio nagrzane i przede wszystkim też bardzo oryginalne. One były stylizowane na liście akantu, wykorzystywane w architekturze i w sztuce, bo jeżeli jesteśmy w Krakowie, mamy ołtarz Wita Stwosza, to przecież możemy znaleźć te elementy mniszkowe. A potem nawiązujemy do Wyspiańskiego, jest rok 1895, gdzie właśnie na Franciszkańskiej, w kościele tym Franciszkanów, Franciszkańska 3, mamy piękne polichromie z kwiatami polnymi, między innymi właśnie z pięknym mniszkiem, kwiatami i liśćmi. Czyli roślina wyjątkowej urody i piękna, ale dodatkowo dzisiaj koncentrujemy się, żeby wykorzystać ją w naszej tej diecie, tak zwanej paleo diecie, gdzie możemy te wszystkie składniki łączyć, bo przecież to nie tylko na surowo, również możemy te liście, kwiaty dusić, smażyć, gotować, prawda? Robić wywary, bo przecież na pewno słyszeli państwo o miotku z mniszka, czyli właśnie to jest ta pora, żeby kwiatów, moja babcia zrywała ich 500, lub nawet 1000. Następnie trzeba było je zanurzyć w wodzie, żeby pozbyć się mróweczek i innych charakterystycznych owadów, a następnie po prostu były one duszone, prawda? Taki wywar uzyskiwała, potem zostawiała to na całą noc, po czym przecedzała w gazie, wyciskała, żeby uzyskać ten ekstrakt, ten eliksir taki życia, dodawała cukier, cytrynę i powstawała bardzo słodka, taka bardzo zdrowa przekąska. Więc tutaj możemy naprawdę kombinować wykorzystać wiele, nie mówiąc już o winie, o wspaniałym bukiecie na bazie bukietu takiego cytrusowo-ziołowego, kwiatowego, prawda? Czyli mamy tutaj mnóstwo zastosowań, tak wydawałoby się pospolitej, ale przecież jakże ważnej i cennej rośliny.
Panie Arturze, ale na moment pragnęłabym się zatrzymać przy tym syropie z mniszka lekarskiego i to jest cudowny czas, żeby to wyczarować i zrobić. Genialny dla dzieci i prawda jest taka, że no on ma też fantastyczne działanie, dlatego że nie tylko działa oczyszczająco, ale też wzmacniająco, wzmacnia nasz układ odpornościowy. Mm-hmm. To jest plejada też witamin i minerałów. Tak, bo przecież my wspomnieliśmy, ale przecież zarówno liście to cenne sole mineralne. Mamy dużo błonnika, ale z tych kwiatów uzyskujemy przede wszystkim sole potasu, wapnia, magnezu, żelaza. To naprawdę działa, nie potrzeba takich suplementów, tylko właśnie natura, natura i te wspaniałe syropy. To naprawdę działa. Aha. Syrop to jedno, ta nasza polska wspaniała rukola, która za moment wyląduje w naszej sałatce. Te gorycze od razu idealnie nasz brzuszek to lubi, drodzy Państwo, bo się oczyszcza. Bo już jesteśmy głodni, Pani Arturze. I już czujemy, tak, no ja bardzo lubię, ja teraz przechodzę taką kurację. To prawda, ale jest, czy mamy na przykład, moi drodzy, no jeszcze słuchajcie, mniszek, kochają pszczoły, kwiaty mniszka. I tu mamy na przykład miód, to jest jeszcze z zeszłego roku, ale specjalnie daję Wam jako inspirację. Zobaczcie, jak można wyczarować i połączyć. Tu mam miód gruszkowo-mniszkowy. Ja już go połączyłam, bo za chwilę Wam pokażemy, co tutaj połączymy ze sobą właśnie a propos tej naszej polskiej rukoli. Tak. Tu jest właśnie ten miód z oliwą. Miód z mniszka i gruszki. Czuję. Cytrynka i oliwa. I to będzie, słuchajcie, nasz sos właśnie do sałatki. Ale dlaczego o tym mówię? Polujcie na miód z mniszka. Gdzie tam się da? Pytajcie dobrych pszczelarzy, czy tam wam nie wyczarują, bo to jest moc. Co innego syrop, a co innego miód i można go tak fajnie łączyć. Zbierają ten nektar pszczoły, a zatem tutaj mamy do czynienia z bardzo cennym pożytkiem i mimo w porównaniu z innymi roślinami, on nie ma takiej dłużej tej nektarodajności, ale na pewno w sadach jest uzupełnieniem. Jeżeli taka pszczółka wygłodniała, i to też jest ciekawe, ponieważ te kwiaty, drodzy Państwo, charakteryzują się zjawiskiem termonastii. Zatem dla nas to jest taka pogodynka, prawda? W związku z tym możemy z powodzeniem zobaczyć, ubierając się właściwie. Kwiaty będą zamknięte, skulone, jeżeli będzie pochmurny, deszczowy dzień. Z chwilą, gdy będzie już ładne słońce, temperatura już rzędu 10 stopni powyżej zera, one otworzą i zaproszą właśnie te wszystkie pszczoły. I uśmiechną się do nas i do słońca, słuchajcie. Mm-hmm. No właśnie, miód zbierają pszczoły, a syrop z mniszka lekarskiego przygotowują nam zazwyczaj babcie. I czas najwyższy, moi drodzy, żeby ten wiek się troszeczkę zmniejszył, żebyśmy my też właśnie umieli korzystać z tego świata natury. Musimy kontynuować tradycje, szanowni Państwo, i wykorzystywać te skarby, które przecież znane są od tysiącleci. A właśnie pora teraz na ten mniszek lekarski o wspaniałych właściwościach i też piękny, bo przecież któż zna, nie zna takich plecenia wianków, prawda? Oho. Różnych dekoracji z tych mniszków. Która z nas nie pragnęłaby mieć takiego wianku? To są takie kąpiele. Każdy z nas zna kąpiele słoneczne, każdy zna również kąpiele w lesie. Kąpiele ziołowe, kąpiele leśne, kąpiele nowalijkowe. A tutaj właśnie takie polne, łąkowe, gdzie wychodzimy na to słońce i właśnie obserwujemy, ale tak naprawdę obserwujemy, bo położąc się na tym kocyku, w otoczeniu takich mniszków i nie tylko, my możemy wejść w tę naszą naturę, tak, i w tą Matkę Ziemię i po to tylko, żeby móc posłuchać, bo to, że wejdzie na nas jakiś owad, prawda, jakiś zwierzaczek, usiądzie motyl, to nie przeszkadza, bo my wtedy złapiemy energię, a dodatkowo jeszcze ładnie troszeczkę uszczuplimy te mniszki i wykorzystamy je w naszej kuchni. Nie ma, moi drodzy, piękniejszych dźwięków niż dźwięki natury. Prawda jest taka, powiedziała mi, zresztą znamy obydwoje bardzo dobrze i uwielbiamy pani profesor Wawer, która powiedziała, moi drodzy, opowiedziała o swojej wizycie na cichych martwych polach, na polach, gdzie jest sadzona w Stanach Zjednoczonych soja, gdzie używa się bardzo dużo chemii. Tak, herbicydy. Herbicydy i wszystkie inne okrutne tak środki ochrony roślin. Które kumulują się w glebie i które na pewno pozostają potem w tym produkcie finalnym. My tutaj jesteśmy pod tym względem, bo nie należymy tak bardzo gospodarczo rozwiniętego kraju i możemy
właśnie posiadać takie niezmienione, ruderalne, czy też nawet naturalne łąki, dzięki którym po prostu no, możemy popatrzeć na to piękno, jakie nas otacza. I ochronić, bo moi drodzy, ciche, martwe pola oznaczają, że tam nie ma w ogóle żadnych owadów. Myślimy o takich pasach i o tworzeniu takich łąk kwietnych. Również pamiętajcie Państwo, że taki trawnik zupełnie inaczej wygląda, gdy jest kolorowy i wyjątkowy. Odzywa się nasza płyta, wie pan, panie Arturze, dlaczego? Bo pani już pora, tak, na różnego rodzaju wspaniałości dla naszych tutaj sobie brzuszków. Teraz się nam brzuszki odezwą. Jak najbardziej. Tak. Panie Arturze, ja mam tu miskę i tu mam, słuchajcie, szpinak. Zapraszam tutaj bliżej mnie do... Proszę bardzo. Teraz będzie odwrotnie. Ja będę zarządzać tą miską, a pan będzie mi pomagał. Proszę. Co potrzeba? Potrzeba, żeby pan tu dorzucił. Tu mamy, słuchajcie, po prostu liście szpinaku i dokładamy, żeby zrobić taki miks. Właśnie rukolę. Naszą, czyli liście mniszka. Mniszka lekarska. Oczywiście, polską rukolę. Szanowni Państwo, one mają goryczkę. Jeżeli byśmy chcieli troszeczkę ograniczyć, to możemy w osolonej wodzie namoczyć je z pół godziny, prawda? Mniej tej goryczy będzie. Pamiętamy, że nie używamy noża, staramy się tutaj ładnie te kawałeczki dostarczyć. My staramy się stworzyć taką sałatkę, ale troszeczkę zmodyfikowaną przez panią, właśnie typową dla tych krajów romańskich. Czyli tu jest taka, można powiedzieć sobie, francuska będzie, albo w takiej wersji polskiej. Czyli ten mniszek mamy tutaj ładnie. Nie jest żadnym problemem, żeby wykorzystać również kwiaty języczkowe, bo proszę spojrzeć, jeżeli mamy. Te ogonki oczywiście mogą być już zbyt stare, więc mogą pozostać na nasze rurki do różnych dla dzieciaczków. Jakieś kompozycje tworzymy, ładnie określamy. Dmuchamy, prawda, wszystko gra. Natomiast jak na łące. Tutaj proste, prawda? Piękny, proszę, dęty, taki element widać, ile tu jest soli mineralnych, ile tutaj jest azotu, ile tu potasu i sodu, więc mamy trzy piękne mniszki ustalone. Pani tutaj już podgrzewa oliwę. Podgrzewam oliwę, dlatego że teraz będzie na oliwie, bo robimy wersję tej sałatki w wersji wegańskiej. Zawsze można oczywiście złamać, pójść w wersję wegetariańską i dodać na przykład sera koziego. Ja tu dzisiaj sprzątam w lodówce, bo jesteśmy po majówce, więc po prostu gotujemy z resztek. Niczego nie wyrzucamy, wszystko może być wykorzystane w naszej kuchni poprzez właśnie tworzenie ciekawych kompozycji. Tak jest, moi drodzy, nie ma piękniejszego zapachu niż połączenie, słuchajcie, oliwy rozgrzanej z czosnkiem, więc są dwa ząbki czosnku, jest resztka, słuchajcie, tofu ekologicznego, a propos soi, zawsze wam powtarzam, są buraki, bo mi zostały dwa. Gotowane, tak? Już gotowane, ja na moment chcę po prostu, słuchajcie, je podgrzać. Gdzieś tu mi się krążyła. Proszę pani Arturze, proszę pan zerwie troszeczkę igiełek rozmarynu. Proszę, chce pani zaostrzyć trochę smaku. Tak, ja pragnę połączyć, słuchajcie, to co surowe z tym co ciepłe, bo nie wszyscy dobrze trawią wszystko co surowe. Tak. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia, no cały czas wiadomo, z tą pogodą bywa różnie. Nasz organizm kocha jednak ciepełko, więc będzie trochę surowego, trochę ciepłego i jeszcze chodzi mi o to, że często mówi się o tym, o wiosna, sałatki i tak dalej, ale ja jestem głodny po tej sałatce. A mi chodzi o to, żeby ją tak przygotować, moi drodzy, dlatego będą buraki, będzie... Żeby co najmniej przez te 3-4 godziny nie być głodnym. Tak jest. Zatem dostarczamy niezbędnych soli mineralnych, tych substancji, które pomogą nam w perystaltyce jelit, ale także dodajemy, proszę, oliwa. Mamy tutaj bardzo wartościowe składniki. Dodatkowo jeszcze dodamy też, widzę, też jakąś atrakcję, którą pani ugotowała wcześniej. Jest białko wegetarian. Ugotowałam wcześniej, to jest moment, słuchajcie, bo bardzo dobrze się sprawdza do sałatek komosa ryżowa. Właśnie po to, żeby jednak było białko, po nim wspaniałe robi się ciałko. Tak, pochodzenia roślinnego, i szybciutko, ładnie. Można, słuchajcie, dodać i na zimno. Prawda jest taka, że jak będzie bardzo ciepło, wszystkie te składniki można dodać tak samo, tą kaszę, na zimno. Ja po prostu, ponieważ jeszcze, tak jak powiedziałam, upału nie ma. Tak. I poranki tak samo. Pani proponuje o której godzinie taką sałatkę? O, i tak w porze lunchu właśnie, lunchu. Żeby troszeczkę już, słuchajcie, jest lżej. Rozpoczynają się te nowaliki, mamy dostęp do tej, pójdziemy właśnie na łąkę, do lasu, żeby pozbierać. No. To jest nasze właśnie polskie buraki i tak dalej. Kolor widzę, jak już ładnie tofu nabiera pięknych kolorów. Proszę zauważcie Państwo, od razu przypomina mi się, bo ta geologia gdzieś tam zawsze krąży i dokładnie piękne minerały, które nabierają tych form. Tutaj mamy rubiny, tutaj mamy też bardzo oryginalne, szlachetne. Biorę go. Moi drodzy, trochę pieprzu.
nie byłabym sobą. Poprzedni nasz odcinek o czosnku niedźwiedzim. Mamy, suszony. Mamy. Troszeczkę do tego można dodać suszony. Słuchajcie, czosnek, pamiętajcie, niedźwiedzi, możecie wrócić do naszego poprzedniego materiału, jest pod ochroną, więc spokojnie. Częściową, prawda? No, no tak. Musimy wiedzieć oczywiście od 2014. Ale suszony spokojnie można dodawać tak po troszeczkę do różnych potraw, więc to się tutaj dzieje. Troszeczkę soli tak samo, ale oprócz tego jeszcze dodamy akurat, o tu już wysypię, surowa cebulka, tak. Aha, żeby właśnie po prostu pokroiła odbić. Pani tak drobno, żeby ten smaczek też był bardziej wyrazisty. Aha. Będą jeszcze oliwki. A czyli też zostały sobie oliwki, kilka tak, oliwek rozumiem. Zostało. Mamy pomidorki koktajlowe. Pomidorki. Tutaj jeszcze widzę takie prażone ziarno słonecznika, które też da ten smaczek, czyli tak jak mówiliśmy o korzeniu cykorii, prażonym wykorzystaniu właśnie tak jak cykoria tego korzenia mniszka, to tutaj z powodzeniem możemy. Zapachy Paniaku, są. Mogę użyć tych kaparów, ale moglibyśmy pourywać te możemy. Kapary. Możemy, oczywiście my wiemy, że to są takie jakby nieprzetworzone jeszcze, bo przecież właściwe kapary muszą podlegać pewnej obróbce. Możemy przecież albo włożyć je do oliwy, albo też zalać winem, czy solą, więc one będą wtedy bardziej wyraziste. Panie Arturze, to tutaj już wszystko prawie ciepłe, to jeszcze gdyby można było troszeczkę tych polskich kaparów, tak, więc właśnie mniszkowych. I tu, i na przykład tu nawet. Proste, dajemy tutaj moc, bo to jest pora najlepsza, żeby właśnie delektować się tymi świeżymi, młodziutkimi, malutkimi pąkami, z których potem tworzą się tak okazałe koszyczki. Ale ponieważ niczego nie marnujemy, skoro mi tyle kaparów z majówki zostało, to też dorzucę. Są też ciemniste, każdy je zna, a jednak wolimy chyba te nasze, prawda? Tak, to już dorzucamy. Proszę. Moi drodzy. Nawet jeszcze, panie Arturze, jak ja zasypię te mniszki, chociaż staram się, żeby to nie... To nie szkodzi, ja dodam kolejne, no, pan doda, więc bo... będą warstwami, to nawet ciekawiej będzie wyglądało, bo sałatka nabierze wielu kolorytów i takich aromatów, więc tutaj dokładnie będzie na ten ząb. Nie rozwarstwiamy, wiemy dobrze, czyściutkie, opłukane, grają. Tak. I na szczęście my obydwoje tak mamy, że się zachwycamy, że lubimy się pozachwycać. Ale jakie to jest piękne, więc proszę zauważyć, ile tutaj się dzieje. To na cały dzień możemy mieć bardzo wartościowe danie, bo i coś ciepłego, i ten słonecznik da nam jeszcze smaków. No i cóż, jeszcze pozostaje sos, prawda, który pani stworzyła. A jeszcze tutaj gdzieś mam, mi się, dosłownie garsteczka czerwonego pieprzu, bo na przykład do sosu, moi drodzy, takiego sosu z miodem, cytryną i oliwą, można zawsze dodać też pieprzu różnego kolorowego i tak dalej. I słuchajcie, ten sosik. Oliwa, cytrynka. Taki kieliszeczek. No proszę, i ładnie tutaj wzmacniamy, dodajemy tam sobie taką omastę. Ja już w wersji surowej próbuję. Panie Arturze. Ale pięknie, pięknie. Chciałam powiedzieć, że ta sałatka jest piękniejsza niż my. Ależ oczy i tak ma być, ponieważ dzisiaj to jest ona w roli głównej najważniejsza, z wykorzystaniem tego, co nam zostało właśnie po majówce, ale w roli głównej i naszym bohaterem jest tutaj mniszek lekarski. Zamieńcie schabowe wiosną na mniszek lekarski. Ależ oczywiście. Naprawdę warto. Ile tutaj zapachów i jakie kolory, no mnóstwo energii i życia. Gdybyśmy mogli, to byśmy się, słuchajcie, z wami podzielili i dzielimy się przepisem i tą wiedzą, którą posiadamy, z radością i z miłością i z wdzięcznością. Natomiast zjemy za wasze zdrowie. Podaliśmy państwu propozycję, zachęcamy do swojego takiego doświadczania, delektowania się tymi smakami, tworzenia własnych, oryginalnych, autorskich kompozycji. Wszystkiego dobrego życzymy. Biegnijcie na łąki, do lasów. Tak, pomoc. Tak, i pomoc, energię i coś dla brzuszka.